International Dance Academy powstało z miłości do baletu. Akademia została stworzona przez Grzegorza Majewskiego dla Iwony Wetter. Na początku tylko ognisko baletowe. Pomysł był bardzo prosty. Iwona jest wychowanką szkoły baletowej w Bytomiu. I był pomysł na jej zajęcie po prostu, kiedy zakończyła jakiś jeden etap w swoim życiu. A szukaliśmy tego, co mogłaby robić. Wydawałoby się, że najlepszą rzeczą, jaką mogłaby robić, to wrócić do zawodu, którego się uczyła, który kiedyś kochała. Na pewno przerosło to wielokrotnie nasze pierwotne zamierzenia. To na pewno. Nigdy nie byliśmy w stanie sobie wymyśleć, że dojdziemy tak daleko i że to nabierze takiego rozpędu, który już, jak sugerowałem poprzednio, czasami mnie przeraża. International Dance Academy to, jak mówi Iwona Wetter, spełnienie jej marzeń. Nawet nie przypuszczałam, że to tak się w życiu moim ułoży. Mogę teraz powiedzieć publicznie, że dziękuję Grzegorzowi, że to zrobił, bo otworzył to ognisko dla mnie. Na początku miałam duże obiekcje, bo rzeczywiście taka była prawda, że przez jakiś okres czasu chciałam zapomnieć, czego się uczyłam i co robiłam. Ale wydawało mi się, że to się uda i gdzieś, no niestety, Grzegorz powiedział, powinnaś robić to, co kochasz najbardziej. I dzięki niemu spełniły się moje marzenia. Mogę cały czas żyję tym, te dzieci ucząc i te występy, te koncerty. To jest to tak, jak ja bym... Ta moja młodość wraca. W ciągu 20 lat istnienia International Dance Academy może się pochwalić wieloma sukcesami. Od 9 lat organizuje międzynarodowe konfrontacje baletowe, które należą do jednych z najbardziej prestiżowych konkursów w Polsce. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i zdumieni, bo nasze koleżanki z Warszawy, pani profesor i doktor habilitowany, one się dziwią, jak myśmy to zrobili, ponieważ koło brzegu nie było tradycji baletowej, a myśmy ją stworzyli. I w tym roku była już 9. edycja, a w przyszłym roku 10. jubileusz następny. Mamy bardzo dużo sukcesów, bo jeszcze jako ognisko baletowe w koło brzegu, gdzie prowadziłam zajęcia sama, dzieci były przygotowywane, jeździliśmy na konkursy, zdobywały pierwsze miejsca, także stworzyłam spektakl baletowy sama, Śpiącą Królewnę pełnometrażowy. Było bardzo dużo dzieci, to prawda. 20-lecie International Dance Academy zostało uczczone podczas uroczystej gali w Regionalnym Centrum Kultury wyjątkowym spektaklem, w którym udział wzięli aktualni oraz byli wychowankowie Akademii. Relacje z całego wydarzenia nadamy w czwartek po wydarzeniach dnia.